Hej, hej, tu Karinka na moim e-skuterze. Kupiłam sobie hulajnogę i tak, chcę ją przetestować i zaprezentować. Weszłam tutaj na górkę Szczęśliwicką i myślałam, że z niej zjadę, ale jednak jak tutaj jestem, to bardziej to jest atrakcja, muszę pokazać, zjeżdżalnia, czy tam są wyciągi, niżeby teraz z tej górki tutaj zjeżdżać, bo byłoby to zbyt niebezpieczne. Muszę trochę bliżej, bo ja nie mam tego zestawu. No nie odchodź z kamerą, bo ja muszę trochę bliżej, bo już hulajnogę pokazałam, jak chodzi o rozmowę. Ja nie mam żadnych tutaj tych, że i niekiedy mam problem, że mnie nie słychać, muszę krzyczeć. A jak krzyczę, no to wtedy też jest trochę niefajnie. Staram się, ogarniam w ogóle tematy, musiałam sobie kupić, osobno nagrywać dźwięk, osobno nagrywać ten, no ale jeszcze nie doszłam do tego, żeby to zrobić, więc na razie jest jak jest i nagrywam tak jak umiem. Więc tutaj nie zjadę, ale wiecie co, zejdziemy może na dół i tam spróbuję coś dla was nagrać. Właśnie jak testuję moją nową nabytą hulajnogę i robimy teraz, czekaj. I tutaj właśnie jestem teraz tutaj, trochę niżej na tej górce. I spróbuję trochę zjechać. Hulajnoga bez hamulców, też mam taką jedną z, ale teraz akurat mam tą bez. O, jakoś się udało, ale trzeba hamować nóżką. No i może znowu pauzę i za chwilę się znowu widzimy. I teraz testujemy hulajnogę tutaj w rolę. Tak nawet całkiem, tylko teraz tak, coś mi tutaj jest luźne. Nie wiem, czy to na tutaj, muszę właśnie, tutaj już jest coś luźne, a właśnie, tak nie powinno być, bo ona jest dopiero co kupiona. Ja ją zwyczajnie testuję. Tak, teraz nie, akurat nie ten, ale muszę to w domu złapać kluczem odpowiednim i dociągnąć. Tak samo jeszcze ogarnę, uwaga, bo tutaj ktoś idzie. Tak samo muszę ogarnąć ten. Właśnie na początku nie wiedziałam, jak to działa. Niby takie proste, nie? A? Tak. Raz to było tak mocno zaciśnięte, że potrzebowałam pomocy faceta, bo byłam za słaba, żeby to... Ładne, no bo wiadomo, że facet ma więcej siły, a jak facet to składał, no to on to właśnie sobie fajnie ten, a ja później miałam, bo to jest hulajnoga, która jest składana, jak on do auta, do samochodu, jak on daje, bo naszemu do auta, no to najlepiej ją jest spakować, chyba że nie ma innych ludzi, no to wtedy sobie ją normalnie na tył daje i spokojnie leci. Hulajnoga właśnie, sprzedałam taką dużą, która była stacjonarna. A ta tutaj jest fajna, mobilna, że zabieram ją ze sobą do miasta i gdzieś tam zostawiam auto i jeszcze sobie hulajnogą po mieście. Jest to eko, ja jestem eko, staram się być eko i zmniejszam ruch tym też. A druga sprawa, też się boję jeździć po mieście, ale to już tam dobra. Więc tak, hulajnoga zaprezentowana, jeszcze tam inny ten. Oczywiście na bieżąco, co tutaj z tym mechanizmem, teraz na razie się to rusza, a postaram się tak zrobić, żeby to było bardziej stabilne wszystko. No. Lubię testować różne produkty. Tak, no to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam z Warszawy.